I cześć! W zeszłym tygodniu Zamazenta, w tym tygodniu Shiny Zacian Premium Figure Collection. No jest w nim dokładnie to samo. Aż 11 boosterów, koszulki, promokarta Shiny Zacjana. No super figurka, no i pin. Tutaj mam małe ała, ponieważ zostało to tak dziwnie zespawane fabrycznie. No i boksik trochę się, jak widzicie, powyginał. Mam nadzieję, że w środku wszystko z nim jest w porządku. Jeden booster tutaj troszkę utknął i nie chce wyjść, dlatego zacznę delikatnie otwieranie od tej strony. O ile mi się uda, bo jest to, tak jak w przypadku tamtego boksa, dość hardo zaklejone, ale udaje się w miarę bezproblemowo otworzyć. I wyciągamy i miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dobra, no widzę, że dalej ten booster jest, no jest zmiażdżony tym plastikiem trochę. Widać to dość mocno. No ale pozbywamy się plastiku, no trochę trzaśnięty. Miejmy nadzieję, że w tym boosterze nic nie będzie dobrego. Czuć, że karty trochę powyginane niestety. Ale reszta powinna być bez zarzutu. Na przykład kodzik dla was, łapcie. Oraz Shiny Zacian V. No ta promka też jest taka mocno świecąca. No lubię, jak karty są mocno takie odznaczające się, że są super. Jezu, zapomniałem zakoszulkować. A to wszystko dlatego, że to w zasadzie ostatni produkt z Crown Zenitha, jaki wyszedł. Nie będzie już nic. Nie będzie już nic, żadnych produktów z ery Sword and Shield. Koszulki, które one są chyba holo w sumie. Nie zauważyłem tego przy Zamazencie, dopiero teraz przy Zacianie. No to kurde, skoro koszulki są holo, no to widać, że są lepsiejsze. Z tymi boosterami raczej nic się nie podziało. No i mamy do kompletu kolejną super gumową, żeby się nie połamała, figurkę. No i pin, który no jest spoko i tyle. No według mnie bez fajerwerków. Ale dobra, zacznijmy sobie w takim razie opening od tego troszkę zmiażdżonego, powyginanego boosterka. To w środku obydwic. Mam nadzieję, naprawdę pierwszy raz otwierając booster, że nie będzie w nim za bardzo nic. Łapcie kodzik. No i przełożymy dla przełożenia. I mulmy się, żeby tropy były w innych. No. Nie mówię nic. Boję się. No, nie ma nic na rewersie. W boosterze nie było nic. No i dobrze. Cieszy mnie to. Dziwnie to brzmi, ale cieszy mnie to. Ale dobra, mamy jeszcze 10 boosterów, w których, miejmy nadzieję, będą super dropy, takie jak w Zamazencie. A jeżeli nie widzieliście, tu wam się może wyświetli właśnie link i zapraszam was też na tamten odcinek. No a teraz lecimy i rozpoczynamy pełnoprawny opening. No Crown Zenith. Zawsze się boosterki też już fajnie otwierają, nie ma żadnych problemów z otwarciem, więc sama przyjemność. No jedynie jeszcze tutaj trzeba przekładać 4 karty, bo przypominam, że Scarlet and Violet już przekładamy jedną, bądź nie musimy w ogóle, bo wtedy energia zostaje na końcu. Odisz, Seal, Girafarik i Grid and V. No niby nic, a jednak drop. Jednak te fałki jeszcze potrafią cieszyć. No fałki. Już są ostatnie fałki. Teraz już są i eksy w Scarlet and Violet. A ciekawe, czy jak skończy się era Scarlet and Violet, to czy wrócą do GX-u? Jak myślicie, co będzie po erze Scarlet and Violet? Czy znowu spróbują odgrzać już styl karty, która była, czy wymyślą jakąś nową? No fajnie by było, jakby właśnie wymyślili coś nowego. Bo te EX-y naprawdę są takie mocno, według mnie, odgrzewane. No, nie miałem ich za dużo, bo akurat tą erę w
Pokemonach, jak były te, jak odpuściłem sobie troszkę. Groudon V. Kolejna pałka, która też cieszy. No, takie maleństwo cieszące. No, odpuściłem sobie tą erę EX-ów w kartach. Troszkę miałem inne priorytety wtedy w życiu. No ale dzięki temu mogę nadrobić. Tylko tracą one dla mnie teraz taką magię, że czegoś takiego wyjątkowego. Stają się takie bardziej pospolite. No, niektórych rzeczy według mnie nie powinno się odgrzewać i zostawić je takie mocno unikalne jeszcze przed tym boomem tak naprawdę kart Pokémon, kiedy to wszystko było. Kiedy mało ludzi się tym interesowało i nie było tego tyle i na tak szeroką skalę, jak to jest aktualnie. I Radiant Eternatus. No, dziwnie to zabrzmi. Nie miałem go. I bardzo chciałem, ponieważ Eternatus w Scarlet and Violet bardzo mi się podobał jako Pokémon, jak się grało na Switchu. No i bardzo chciałem tą karciochę trafić. No i tu jeszcze Holohupa. Holohupa. Dobra, Holo, to leżysz sobie. Ale ten Eternatus oczywiście leci do mojego albumu z dropami. I to z fajnymi dropami. Z tymi lepsiejszymi. No, shiny to shiny. No, bo przypominam, że Radianty to shiny Pokémony. Ale dobra. Jesteśmy może gdzieś tak na półmetku openingu. No, a póki co dwie fałeczki, jeden Radiant. Nieźle, no, ale fajnie byłoby trafić coś z tych fajnych, dużych dropów. Najlepiej złoto? Dalej nie mam żadnego. Taran. Rockruff. O! I to jest jeden z tych fajnych dropów. Nie jakiś, nie topowy, ale Irida. Ale ta karta jest ładna. Fajna, dużo się na niej dzieje. Lubię takie full artowe karty, na których się tak dużo dzieje. Galarian Berserker. No, super ten drop. Podoba mi się. To jest GG. Galar Galery. Ale drop naprawdę zacny. I super. Czyli jak to zawsze widać u mnie na półmetku, bywa, że dropy lecą w połowie, ale nie zawsze. Bywa się tak, że drop leci w pierwszym boosterze i rozwala już cały opening, że nie ma co dalej tak naprawdę otwierać. Można wszystko już zostawić. Dobra, to jedziemy dalej, bo trzeba otwierać te boostery. No, nie mogą tak leżeć i się tutaj kurzyć. Carnivine. Lost Vacuum. No, bo jakby się skurzyło, to bym podkurzał. Leiron. Sankernik. Te bidufy pełno ich wszędzie. Takie trochę zapychacze według mnie. O, tutaj Holo Reverse Energia i Wailord. No, te energie też takie często porysowane, ale ta widzę jest nawet w zacnym stanie nieporysowana. A to chyba rzadkość. Bo wszystkie moje poprzednie oraz jak widziałem u innych, to niektóre potrafiły mieć printline'a przez całość albo być mocno naprawdę pokieroszowane już zanim się je otworzy. O, no to pochwaliłem chyba dzień przed zachodem, że boostery się dobrze otwierają, bo ten taki bardziej walczący. No ale może walczy, bo nie chce być otworzony, bo wolał sobie leżeć zamknięty gdzieś na półeczce i czekać na otwarcie na lepsze czasy. A wy w ogóle, jak kupujecie karty, to otwieracie od razu, czy macie też swoją taką półeczkę z kartami, które chowacie i czekają na lepszy czas? Toxtry City, Galar Galary i Hop Holo z autografem. Fajnie. Hopie, leżysz tu. No a Toxtry City, swoją drogą, dużo ich tutaj i też kolejny fajny art. I też znowu tej karty nie miałem, więc jak najbardziej uzupełnia mi się kolekcja. No a wracając do tego, co mówię, czy jesteście kolekcjonerami też sealed produktów? No bo ja mam, przyznam się, kilka właśnie takich boksów zachomikowanych w szafie i nie wiem, czy je otwierać, czy nie otwierać. Niektóre już troszkę leżą, robią się coraz starsze. No na pewno jeden z takich ciekawszych otworzę, jak
wbiję 1000 subskrypcji, więc jeżeli chcecie zobaczyć fajny opening z fajnym starszym boksem, to zostawcie proszę suba. A na pewno przyspieszycie ten proces. Shinxy. Panczam. Snorant. Toniard. Bidów. Zapychać bidów. Bidów. I Lipart. No ale patrzcie, jak kurde dużo takich dropików się sypie. No nie powiem, że są puste te boostery. Dużo jest tego wszystkiego. No, drop za dropem. Chyba tylko ten zgnieciony jeden booster i jeszcze jeden były puste, a tak to w każdym coś jest. No, aż niemożliwe. Potrafiłem mieć takiego unlucka, że w 5 boosterach, 6 po kolei z Crown Zenitha nie miałem nic. A tutaj proszę, jak się fajnie wszystko sypie. No i dobra, jedziemy. Digging Duo. Ciekawe, czy tutaj coś będzie też, bo bardzo bym chciał, nie oszukuję, czy to jest 3 booster od końca, więc Gloom i kolejny Grident V dzisiaj. No, tych wiewiórków dużo, no jest wiosna, w zasadzie już prawie, że lato. No to wiewiórki wychodzą i latają po łączkach, skaczą po drzewkach, więc te Gridenty też sobie tutaj wychodzą w tych boosterach. Dobra, przedostatni booster. Nie ma na co czekać, nie ma co oglądać wiewiórek, tylko otwierać boostery. Miejmy nadzieję, że i tutaj coś będzie, tylko żeby tutaj było coś fajnego. No, niech jest jeszcze tutaj w tym albo w następnym boosterze jeden taki fajny, no za dużo podniosłem, solidny, gęsty. O, Mewtwo jest w ogóle tutaj na rewersie, to jaki, patrzcie, fajny arcik i też ta karta taka wygięta i Tangrowth. Dobra, ostatni booster. Czy się stanie magia ostatniej paczki, powiem po polsku, czy się stanie magia ostatniej paczki? Uwaga, trzymajcie kciuki. Ostatni booster dzisiaj na odcinku na moim kanale. Jedziemy. Dusclops. No, żebym tutaj też nie przeciorał tych kart za dużo. Poniard, Tangela, Baltoy, Meowth, Whelmer. Nie stanie się taka magia. Ale jest trafę. Kolejna holo energia. No nie, trzeci wiewiór. Kurde, no naprawdę na tą wiosnę te wiewióry oszalały. Tyle Gridentów to świat nie widział. Chce ktoś kupić? rozdaję Gridenty. Dobra. To podsumujmy, co tu się dzisiaj stało. Co tu się dzisiaj wydropiło. Dobra. To zacznijmy może od tych fajniejszych kart. Tutaj ta Texture City. Naprawdę art jest dla mnie genialny. Lubię w ogóle fioletowe Pokemony w wersji shiny albo w wersji normalnej. Fioletowe Pokemony mi się naprawdę bardzo, bardzo podobają. Tutaj ta karta, że dominuje ten fioletowy kolor, to również dodaje uroku. Irida. No super karta. Podoba mi się. Też dużo się dzieje. Ogólnie lubię full arty. Radiant Eternatus. Bardzo ją chciałem i w końcu ją mam, więc moja kolekcja z Crown Zenitha coraz bardziej się zapełnia. Wiewiór po raz pierwszy. I tutaj też w sumie nieporysowana ta reverse holo energia. Grident po raz drugi. Kolejna reverse holo energia. Tutaj też zwykła fałeczka Durolodon V. Grident po raz trzeci. I Bidów zapychacz na koniec po prostu. Dzięki. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie, żeby oglądać w przyszłości. No i dzięki. Cześć.